Cześć, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości, czyli Celestynowie w powiecie otwockim pod Warszawą. A w dzisiejszym odcinku chcę z Wami pogadać na temat, czy rodzaj kabla do ładowania ma znaczenie. Oczywiście, że tak. Im krótszy jest kabel do ładowania, to dzięki temu, że on jest krótszy, to szybkość ładowania nam się zwiększa. Bo po prostu i czas ładowania jest też krótszy, bo więcej energii po prostu jest przesyłana do urządzenia. A im dłuższy mamy przewód, tym szybkość ładowania nam spada niestety, bo więcej energii jest wytracane. Wytracane przez to, że po pierwsze, z jakiej jakości materiałów mamy wykonane żyły przewodu do ładowania smartfonu. Najczęstszym przewodem, jaki spotykam, a już nie jeden wymieniłem u siebie od ładowarki, to jest coś takiego, że mamy kabelki w środku amelinowe. Amelinum to jest amelinowe, czyli aluminium powlekane warstwą cieniutką miedzi i to udowadnia, że robienie w chuja ludzi to jest chyba największe osiągnięcie rodzaju ludzkiego. Prosty test, jak to sprawdzić. Weźcie swój stary przewód, przetnijcie go sobie, obieście z izolacji kabelki i podpalcie zapalniczką. Jak zaczną się szybko wykręcać, to jest to aluminium powlekane miedzią. A jak dobrze wiemy z termodynamiki, jeżeli duży prąd płynie przewodami aluminiowymi, to one właśnie bardzo lubią się rozgrzewać do dużych temperatur. I właśnie to jest to oporność. Oporność przewodnika ma duże znaczenie podczas ładowania smartfonu, że z im bardziej dużej jakości, większej jakości wykonania jest dany przewodnik, ten jego oporność jest mniejsza, co powoduje mniejsze spadki ładowania i napięcia. Im mniejsze temperatury rozgrzewania się ośrodka, którym przekazujemy energię. Co powoduje następnie, że smartfon nam się szybciej ładuje, bo 90% energii, która jest przesyłana od ładowarki przez kabel do smartfonu, dociera i szybciej ładuje nam baterię. Dlatego kable, bardzo dobrze wykonane, potrafią kosztować nawet ponad 100 albo ponad 150 zł. Ja swój przewód do ładowania Grinkel kupiłem za 50 zł. Może 60. Już dokładnie nie pamiętam, ale mówię przykładowo. I przewód USB-C, USB-C, USB-C. I przewód jest bardzo dobrej jakości. Tak samo kupiłem od nich ładowarkę, o której był nawet film krótki, gdzie pokazywałem tą ładowarkę Grinkel 18-watową. I powiem szczerze, po miesiącu użytkowania, że naprawdę się fajnie spisuje. Ładowarka ładuje dobrze. Tam prawie 2 godziny zajmuje naładowanie Poco X3 NFC z baterią 5000 mAh. O, przepraszam, godzin. Kawa się odbiła. Bardzo przepraszam. I powiem szczerze, że naprawdę mi to nie przeszkadza. Jak 2 godziny się telefon ładuje, to dla mnie nie ma naprawdę znaczenia. Popatrzcie sobie, tak pięknie las wygląda o tej porze. No. Ale naprawdę, z jakiego materiału jest przewód wykonany do ładowania, ma ogromne znaczenie i tutaj właśnie chodzi o rezystancja. Też dużo ma na znaczeniu. I też oporność. Im mniejsza oporność ośrodka, tym większa ilość napięcia może być przesłana przez ten ośrodek. Im większa oporność, no tym właśnie chodzi o to, że mniejsza ilość napięcia przejdzie, a ośrodek zacznie się bardziej nagrzewać. Jeżeli się z czymś pomyliłem, to poprawcie mnie w komentarzu.
będę za to wdzięczny, bo jak to się mówi, można znać się na wielu rzeczach, ale nie można znać się na wszystkim. Więc naprawdę, jeżeli się z czymś pomyliłem, to bardzo przepraszam za to. Mam prawo, bo jestem człowiekiem, a nie maszyną. Ale staram się na bieżąco śledzić różne dziwne rzeczy, które się dzieją na rynku smartfonowym, żeby po prostu móc na właśnie takie wasze pytania odpowiadać. Bo nawet dostałem ostatnio pytanie od jednego z widzów na YouTubie, jaką ładowarkę byś polecił. No to poleciłem po prostu ładowarkę, którą sprawdziłem niesamowicie dobrze, czyli Grinkela. Nie miałem z nią żadnego problemu, gdzie na przykład duża ciężarówka pojechała. Gdzie na przykład z ładowarką od LG G6 miałem ogromne problemy. Ta ładowarka się grzała, kurde, do 41 stopni. Gdy ją rozebrałem, to okazało się, że dwa kondensatory były tak napuchnięte, że groziły wybuchem atomowym. Prawdopodobnie rozerwałoby całą ładowarkę. No. Nie wiem, z czego to wynika. Może ta ładowarka dostała kopa w pizdę w gniazdku. Bo u mnie na ulicy z transformatora zdarza się, że czasem idzie ponad nadmiarowe napięcie, gdzie raz w gniazdku miałem 290 volty, 290 volt, a raz nawet, powiem, 301 w gniazdku, w domu jednorodzinnym 301 volt. No, dobrze, że wtedy zareagowałem szybko i powyłączałem wszystkie bezpieczniki. Poczekałem kilka godzin i włączyłem tylko gniazdka, zmierzyłem z powrotem napięcie, już było normalne. Ja rozumiem, ale mam pytanie takie, no, czy ktoś w ogóle pilnuje, jak te napięcie jest na transformatorze prostowane, zmniejszane, bo tu chyba coś zadziało się nie w tą stronę. I właśnie dlatego też miałem awarię zasilacza w komputerze, bo podejrzewam, że właśnie dostał takiego strzała ponad nadmiarowego, że po prostu tu zadziałało wyższe napięcie. Prawdopodobnie Be Quiet Straight Power 11 650 W oberwał prądem, który miał ponad 290 V albo nawet 300. I dlatego wyzionął ducha, bo tylko wtedy mój komputer był jedyny włączony w trybie uśpienia w domu. Poszedłem na zakupy, przyszedłem z zakupów, dziękuję, do widzenia. Nie działa, is dead. Więc dlatego mówię, że jakość wykonania przewodów do ładowania smartfonów ma bardzo ogromne znaczenie. Najlepiej, żeby to było połączenie właśnie nie aluminium, tylko połączenie cienkich stalowych drucików, no może nie stalowych, ale metalowych z miedzią, i to w proporcjach, powiem wam szczerze, że najlepiej w proporcji, cholera jasna, no 80 na 80, to już naprawdę dużo by dało. Tak jak kiedyś wam mówiłem, jaki jest najlepszy internet, 50 na 50, bo macie 50 wysyłania, 50 pobierania i to jest najlepszy internet, jaki możecie mieć, a nie 150 kurwa pobierania, a 50 wysyłania. 50 na 50, 100 na 100 albo 150 na 150, tylko wiadomo, że Polska to kraj zacofany w rozwoju. Niestety nasza infrastruktura, którą mamy w Polsce, internetowa, nie pociągnęłaby takich wartości internetu. Wiem, że parę tematów poruszyłem w jednym filmie, ale może to lepiej. Życzę miłego dnia, dziękuję bardzo, Piorun Elektryk, kłaniam się serdecznie i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Miłego dnia.